Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Solówki w godzinę. Dzisiaj będą Maideni. Może nie wiecie, ale Iron Maiden to jest jeden z moich ulubionych zespołów, dlatego postanowiłem w końcu wziąć się za jakąś solówkę, której nie umiem, a kawałek, który wybrałem, to Two Minutes to Midnight. Dlaczego? Bo uważam, że jest to w zasadzie jeden z ich najlepszych utworów. Posłuchajcie chociażby tego riffu. A poza tym jest w nim bardzo fajne solo, a właściwie to dwa sola, bo w większości utworów Maidenów są po dwie solówki, a teraz to nawet po trzy, bo mamy trzech gitarzystów, ale na tym etapie w 1984, o ile dobrze pamiętam, na płycie Powerslave było dwóch gitarzystów, były dwie solówki i tym razem wybieram to drugie solo, to które jest później, bo jakoś tak bardziej do mnie przemawia, może dlatego, że grał go mój imiennik. No dobra, no to do dzieła. Wyizolowana ścieżka na YouTubie, wrzucę wam link pod spodem. Włączę sobie tylko timer. I jedziemy. Posłuchajmy sobie tej solówki. Dobra, no to od początku. Pierwsza fraza. Tylko, że tam jest podwójny bend, nie? I bardzo szerokie vibrato, charakterystyczne dla Adriana Smitha. Typu ta-da-da-da-da-da. Chyba coś takiego jest. Czyli te pierwsze nutki są troszeczkę ciszej. I chyba na palmiucie, nie? Taki... Przez to są bardziej staccato. Chyba jest tak? Czyli mamy... Tylko, że to co zauważyłem, że on na tą drugą frazę, którą przed chwilą się nauczyłem, wjeżdża slajdem, czyli nie może tego grać w tym samym miejscu. Słuchaj ten slajd. O, tutaj. Czyli jakby to możliwe, że jest gdzieś dalej, nie? Tak, i wtedy zostaje na tej samej strunie, może się przesunąć z tego dźwięku A na ten E. Tylko nie gra E, tylko D. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, dłuższa fraza, muszę ją zwolnić. Wow. Tam się zgubiłem, muszę posłuchać tego jeszcze raz. To jest po bluesie? Zwolnię to jeszcze bardziej, do połowy. Okej,
Fajna fraza. Da. Nie jest to wcale taka łatwa fraza, jest bardzo nieoczywista. Pytanie z jego, czy zjeżdża tutaj, czy gdzieś gra to w innym miejscu, ale na razie spróbuję znaleźć same dźwięki. Może tak to będzie miało więcej sensu, czyli przesuwamy się w tym miejscu. Aj, cały czas nie mogę zapamiętać tego. W zasadzie to ta fraza jest całkiem wygodna do grania, tylko że mam wrażenie, że coś się dzieje pomiędzy tą frazą. Albo robię tam jakiś slajd, albo jeszcze jakiś dźwięk gra. Posłuchajmy jeszcze raz. Jakby po prostu się przesuwa, jakby robił slajd, ale najlepiej, żeby nie stracić kontekstu, posłuchać tego w oryginalnym tempie. Po prostu slajd. Czyli jest tutaj. Tak, to brzmi moim zdaniem. A, tylko to jest dużo szybciej, nie? Pytanie, czy jest to zagrane właśnie legato, w sensie hammeronami, pull-offami, czy on to wszystko kostkuje? Wydaje mi się, że nie, że w kilku miejscach tylko kostkuje. Bo najłatwiej jest tak po trzy dźwięki właśnie grać, kostkować tylko jeden. Bo to tak szybciej schodzi wtedy, nie? Zamiast... Oczywiście, jak umiecie grać tak szybko naprzemiennie, co jest wykonalne, trzeba chwilę poćwiczyć. Pytanie tylko, czy jest to potrzebne w danej frazie. Okej, idźmy dalej. Oczywiście wybrał to na końcu. I znowu slajd. Dobra, wracam do oryginalnego tempa. Coś takiego? I tam chyba dwa dźwięki wybrzmiewają jednocześnie. Możliwe, że jest coś takiego. Te dwa dźwięki? Na pewno nie te dwa. Tak to brzmi. Chyba wajcha, nie? Nie brzmi tak wibrato, tylko bardziej. Niestety nie mam takiej wajchy. Taki swingowy feel.
Nie jestem pewien, jaki to jest dźwięk, bo on tam gra ten pinch harmonik, ten taki... Możliwe, że to jest ten dźwięk. Dojdziemy do tego za chwilę, muszę tylko złączyć to z kolejną frazą. Ta 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 ta. Oczywiście nie można zapomnieć o tym vibrato. I oczywiście znowu slide. Tam jest tylko tyle. Możliwe, że jest jakiś taki duszek przed, ale generalnie to jest... I bardziej palmiutem. Ta fraza ma więcej sensu niż ta poprzednia, którą wcześniej myślałem, że tam jest. Tam jest taki... Du ta tu ta tu ta tu ta. Ta. Lecimy dalej, to chyba już jest ostatnia fraza. Okej. Na tej samej stronie na pewno zaczyna tą frazę, czyli jak byliśmy tutaj. Prawdopodobnie to jest to, bo to jest taki typowy bluesowy lick. Pentatonice e-moll. O, jak zwykle jest jakaś ciekawa wariacja w jego wykonaniu. Da, 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 da. Chyba znowu po bluesie. Okej, okay, jeszcze raz. Da, 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 da. Chyba coś takiego. Chyba zagram to jednak czwartym palcem. Może tutaj jeszcze trzecim ten bend. Jeszcze raz? Muszę trochę szybciej jednak. Okej, bo tam chyba się zgubiłem ile z tych dźwięków. Muszę posłuchać tego w normalnym tempie. Coś takiego jest. Chyba tak jest. Pytanie, czy po tych strunach, ale na razie chyba to są te dźwięki. Bardziej brzmi, jakby było po tych strunach, bo jest to jaśniejsze brzmienie i on tam też używa tego. I...
czy jakby gdy pojawia się akordeon. Power chord tak właściwie. Potem jest pewnie tak. Tak, z tego co pamiętam. Jest jeszcze jedna fraza, którą Adrian gra. I tam jest taki zjazd, który prawdopodobnie jest zrobiony na tremolo. To jest... Ale potem jest jakby zjazd w dół, nie? Więc trzeba by zagrać... Czyli najłatwiej będzie w tym przypadku po prostu zagrać te dźwięki. Da-da. Tutaj Dave Murray gra ten drugi lick, więc na razie się nie będziemy na tym skupiać. I tu słychać, że tamten lick był dokładnie tak zagrany, jak powiedziałem. Bo po prostu zagrał dokładnie to samo. Słychać nawet praktycznie taką samą artykulację, tylko po prostu nie obniżył tego tą wajchą. A wcześniej było... Długo wybrzmiał ten dźwięk. Da-da-da. Z tego co pamiętam na żywo, to on grał często. Coś takiego. A, tu jest jeszcze flażolet. Da. Bardziej tego nie uda. I znowu riff. Okej, minęło już 45 minut. I mam większość w zasadzie tej solówki. Powoli będę to sobie składał do kupy i spróbuję za chwilę zagrać dla was całość.
Okej, więc tak to brzmi, chyba całkiem nieźle mi poszło. To prawdopodobnie była najłatwiejsza solówka dla mnie, ale dlatego, że słyszałem ten numer tak dużo razy, że te frazy mam gdzieś zakodowane z tyłu głowy. Nawet jak wcześniej ich nie grałem, to po prostu łatwiej mi przyszło się ich nauczyć. Na dzisiaj to wszystko. Wydajcie znać, jak wam się podobało, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. I co? Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.